Szumowski rezygnuje z mandatu poselskiego. Wiadomo, czym się zajmie Łukasz Szumowski rezygnuje z mandatu poselskiego. Profesor. Łukasz Szumowski rezygnuje z mandatu poselskiego, skupi się na pracy lekarza i naukowca, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Nie da się kierować instytutem, pracować z pacjentami i być realnie posłem. Ustawa też tego zabrania, powiedział interim.pl były minister zdrowia. Wyjdziemy z epidemii poturbowani zdrowotnie. Musimy nadrobić zaległości, chcemy wzmocnić polską kardiologię, wskazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski, uzasadniając powołanie pełnomocnika Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Został nim profesor Tomasz Hryniewiecki. Po objęciu funkcji pełnomocnika przez profesor Hryniewieckiego, stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii i Wanienie, jak podaje resort, obejmie profesor Łukasz Szumowski. Łukasz Szumowski był posłem z Płocka. Na jego miejsce w Sejmie wejdzie Rafał Romanowski, obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szumowski w latach 2016-2018 był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie premier Beaty Szydło oraz ministrem zdrowia 2018-2020 w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Łukasz Szumowski rezygnuje z mandatu posła w tym czasie, działał na rzecz m.in. wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, poprawy opieki onkologicznej, kardiologicznej i psychiatrycznej, polepszenia warunków kształcenia i pracy kadr medycznych oraz cyfryzacji systemu ochrony zdrowia. Musiał także stawić czoła wyzwaniu, jakim był wybuch globalnej epidemii COVID-19 na początku roku 2020, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. W ramach działalności poselskiej kontynuował działania na rzecz poprawy stanu ochrony zdrowia w Polsce i zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki. Działał na rzecz rozwoju północno-zachodniego Mazowsza powiatów ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żurmińskiego i żyrardowskiego oraz miasta Płock, między innymi. Współpracując z lokalnymi samorządami i zabiegając o środki na inwestycje w regionie, dodał rzecznik. Łukasz Szumowski był posłem niezawodowym, jak zaznaczył, jesienią 2020 roku Szumowski złożył rezygnację z urzędu ministra zdrowia i od tego czasu pozostawał posłem niezawodowym, na co dzień pracując jako lekarz. Müller podkreślił, że profesor Szumowski jest lekarzem i naukowcem z uznanym międzynarodowym dorobkiem w dziedzinie kardiologii, w szczególności leczenia zaburzeń rytmu serca. Jak dodał, w swojej karierze był m.in. członkiem European Heart Rhythm Association, Training Fellows Hips Committee czy Innovation Committee. Profesor Łukasz Szumowski jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych. Wykonuje skomplikowane procedury kardiologiczne u dorosłych i dzieci, współpracował m.in. z Instytutem Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka, wspomagając zespół kardiologów dziecięcych, dodał rzecznik rządu.